Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. PTSM, czyli samobieżny transporter gąsienicowy, który ma zdolność pływania. Waży 17 ton, na lądzie może zabrać 5 ton ładunku, a na wodzie nawet 10. Jest przystosowany również do ciągnięcia pływającej przyczepy. Po prostu hobby jak każdy inny, tylko po prostu troszeczkę, no powiedzmy, no może rzadziej spotykane. A jaka jest historia tej amfibii? Ona należała do wojska? Cały sprzęt, który my dysponujemy, należał do wojska, przez który potem trafia do Agencji Mienia Wojskowego i tam można przez firmy koncesjonowane go nabyć. Ja od roku jestem dyrektorem prywatnego muzeum, Muzeum Techniki Machin Wojennych w Gnieźnie i droga pozyskiwania sprzętu wtedy jest troszeczkę inna, bo przez Departament Wsparcia w MON-ie on decyduje, czy dany sprzęt można nieodpłatnie muzeum przekazać. Ja wam dam. Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiemy. I dużo.